Nasz kolejny rozmówca mieszka w Holandii w miejscowości Zutphen. Z przeciętnego hodowcy przeistoczył się w prawdziwą megagwiazdę. Stało się to za sprawą ciężkiej pracy, olbrzymiego uporu i niewiarygodnego wyczucia hodowlanego. Od samego początku postawił na bardzo dobre, drogie gołębie ze sławnej linii 05, James Bond i Wonder Boy. Następnie wprowadził do swojego gołębnika gołębie od Gerarda Kopmana. Wszystko to spowodowało, że już od 1999 roku odnosi niewiarygodne wyniki w lotach. W filmie tym skupiliśmy się głównie na pokazaniu jego najlepszych gołębi oraz na poznaniu jego systemu lotowania. Jesteśmy z wizytą u jednego z najlepszych hodowców Holandii, Marcela Sangersa, i który co nieco chce nam powiedzieć dzisiaj, ale nie wszystko, na temat jego systemu. Czyli przed chwilą dowiedzieliśmy się, że między lotami trenuje gołębi jest 200-300 km. Wywozi je samochodem na taką odległość. Jak ja powiedziałem, że no czasami trenujemy z 30, to powiedział, że to są że żarty. Koło domu więcej robią gołębia. On uważa, że najważniejszą w sporcie gołębiarskim rzeczą jest trening gołębi, 3,5 godziny dziennie. Że jak najwięcej treningu. Dobra karma i jak najwięcej treningu, no i oczywiście jak najlepsze gołębie. Natomiast nieco inne ma zdanie na temat gołębników i tak dalej, że no to jednak nie musi być takie perfekcyjne. Time change. Yes, yes. When 15 years ago, when people play one pigeon to Barcelona, yes, and pigeon came home on Wednesday, they say, oh, Barcelona pigeon, yes, go on breeding loft, yeah? When Barcelona pigeon now, when he's not at same day home, it's useless, they don't use it anymore. Nothing. So time goes fast, everything goes faster, also Barcelona. Yes. Always with pigeon, when you have hobbies, like you like football, like you like golf, yes, yeah, and you like pigeon, you have three hobbies. Mm-hmm. You must give your time on three hobbies. You never will be good in one of them. Yes. Because you must go there, no. Throw away two hobbies and make one hobby and you will be very good. Maybe not the best, but you can go with the best, I think. Yes. Jego zdaniem jest, że gołębiom trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. Że oczywiście nie da się tego powiedzieć, jeżeli ktoś pracuje i traktuje tylko jako takie hobby i ma kilka godzin może temu poświęcić. Albo ktoś jak ma inne też hobby, tak jak na przykład może też inne sporty i plus gołębie. To mówi, że uważa, żeby dojść do dobrych wyników i żeby potem zrobić bardzo dobre wyniki, to należy zająć się tylko jedną dziedziną, no i temu poświęcić swój czas. No i pieniądze. Bo to jest bardzo ważne. Marcel, zanim doszedł do gołębi, przez 5 lat pracował wieczorami. Cały dzień chodził przy gołębiach, a wieczorami pracował na tak zwany part-time. I te pieniądze przeznaczył potem na gołębie. To był zakup między innymi właśnie od jego kolegi Kopmana. Gołębi najdroższych, bo ceny były od 5 do 9 tysięcy euro. To były młode gołębie, a teraz dowiedzieliśmy się, że w ostatnim tygodniu kupił ostatniego syna poklejny Dirk, za którego zapłacił 14 500 euro. Mówi, że duża cena, ale uważa, że to będzie dobry zakup. About feeding. Full, 2 times a day or 3 times? No, full. It stays in. Mm-hmm. I come in the morning, let them out. And they fly, they get in after an hour and a half. I must wait that they're in. Mm-hmm. Then I have give food. Yes. Then they can eat whole day when they want. It stays so they can pick what they want. Then in the evening go out again. Then I get out the food. Yes. Then when they go in again at the training, they're ready in the evening with the training. They go in. I have food like with. I put on brewer's yeast, you know what it yes, is? Yes, yes. With some extra products I put extra on. Extra product, but, sorry, from you is important film, because some people like Peters and... No, nobody is the best, eh? Yeah. Because I give it and they all eat it. Mm-hmm. Never a pigeon told me, listen, it's from buyers I don't like. So
They get all the same here and they all eat. They eat. So I feed with like with extra products over the corn, like vitamins or like Probac or other things. Then I give that. I give for a half hour. I let them eat. Then I throw that away. I put it in a what over is goes out. Mm-hmm. Then I put normal corn. They can eat there 20 minutes from normal corn when they want. They eat. Then I put that out. Then I give candy seed. It's very small seeds they like. Yes. I give. They can eat again, so they can eat. And then at the end, I give cheese, peanuts, and goat fat. Uh-huh. But that I do because they like very much. So when you do before, when you in the beginning, very bad, because they eat that and then no corn anymore. Nothing. Yes. So in the when they have eat that, then my hands are out and they go in and I do the same when the hands are in. But then the cocks go out again. So they eat, but they go out again. They train for a half hour, 45 minutes again. And then they go in. So in the evening when they go to rest, they have very full of corn. Yes. Next morning it's out. Marcel uważa, że gołębie muszą być bardzo dobrze karmione. Dlatego po oblocie dostają pełne korytko jedzenia. Potem i ono tak cały czas stoi. Przed wieczornym treningiem, jak wylatują samce, korytko jest zabierane. Wiadomo, tam resztę jedzą gołębie rozpłodowe i po oblocie znowu dostają dobrą kawę. Muszą być najedzone. Mówi, że jeżeli na drugi dzień rano przychodzi, one są najedzone, otwiera wylot, one nie chcą trenować, to mówi, jest źle. Mówi, to nie są gołębie formy, one się nie nadają na loty. I no po prostu tak uważa, że karma jest tutaj podstawą. Dużo kukurydzy dostają jego gołębie. Też drobne ziarka dostają przed lotami. I no i wieczorem tam dodaje też witaminy. Natomiast on mówi, że on uważa, że nie ma czegoś takiego jak najlepsze. Że dana firma, to jest super. On mówi, że jeżeli drożdże, no to dobra, kupi sobie takie czy inne. Bo to są drożdże, nie ma, że tam ta czy inna firma. No takie jest jego zdanie. Może nieco odmienne, ale trzeba zauważyć i to będzie potem widać, że tu są bardzo małe gołębniki. On mówi, że nie ma zamiaru powiększać, żeby na przykład sprzedać ten dom, kupić sobie duży, mieć bardzo dużo ptaków. Tylko tutaj muszą być gołębie wyselekcjonowane. Zostają tylko same najlepsze, reszta jest usuwana. Jeżeli coś jest sprowadzane, to też tylko z najlepszych. No i to później zobaczymy na liście wyników, jakie osiągają wyniki te gołębie. That's the people think you can buy success by a thing of medicine. Yes. When you go on a pigeon show, where are the most people? Yeah. Yeah. Yes. On stand from Dr. De Weert. Yes. Or at stands from other doctors like Van der Sloos, where they can buy medicines. You need medicine, don't get me wrong. But when you open, when all people go out and you should open the bag, I tell you the most thing what you see is medicine. Mm-hmm. It's in the people. People think it is so, but it is not so. Spend your money not on medicine, I would say, but save your money and buy once a good pigeon somewhere. Yes. That's much better. Don't put it in the water drinker, don't put your money in there, but take a good pigeon. Yes. Buy a good pigeon for that money, because every pigeon get here the same. Same food, same thing. And when he's always late, he's no good. Yes. So, and the other ones they come, they are good, so that ones you need, and those you don't need. No lata już długo bardzo dobrze, ale od dwóch lat robi coś, co robi no większość hodowców, to tak dla próby można też powiedzieć, czyli podaje, bo to jest taki temat w Polsce ostatnio poruszany, bo też do mnie kilka osób dzwoniło, czyli nie badając gołębie, że tak powiem, ślepo dawać na salmonelozę. On to robi też przed sezonem. Przed rozpłodem, czyli tak jak zalecają lekarze weterynarii. Natomiast później, po rozpłodzie, gołębie dostają tam te 5 dni na żółty guzek. W sezonie co 2 tygodnie dostają tabletkę na żółty guzek i nic więcej. Mówi absolutnie, żadnych jakichś tam lekarstw typu drogi oddechowej i tak dalej. Mówi, wiesz, wszystkie gołębie są w jednym gołębniku. Jednakowo karmione, jednakowo przy nich latam. Chodzę, wszystko robię. Wkładamy gołębie na lot, mówi, a ten dany ciągle się opóźnia. Mówi, ostra selekcja, do zabicia. Nie łudź się, że jeżeli kupisz produkt na drogi oddechowe czy temu podobny, to że to pomoże. Mówi, nie ma szans. Jeżeli jedne wygrywają, a ten wygląda też dobrze, ale ciągle się spóźnia, to nie ma na to szans. Mówi, nie, że szkoda wyrzucać pieniędzy w produkty, które dajesz do wody, czyli tak, no, można to tak przetłumaczyć, szkoda te pieniądze z wodą wylewać.
tylko lepiej kup sobie za te pieniądze, zaoszczędź je i kup sobie jednego dobrego gołębia. To jest jego zdanie. Mówi, to jest droga do sukcesu. Najważniejsze w sporcie gołębiarskim według Marcela. Małe gołębniki, mała ilość do lotu i selekcja, selekcja, raz jeszcze selekcja. So I don't... in the winter time, for me, I must take rest. Because in season, I get nearly crazy from pigeon, eh? Every day pigeon, pigeon, pigeon. So in winter, pigeon goes... Yes. In the summer, pigeon here. In the winter, pigeon there. So then I need time for myself. Yes, yes. Yeah. Uważa Marcel, że właśnie zima, on całe lato poświęca gołębiom, czyli ten sezon lotowy. No, przygotowanie sezon lotowy. Natomiast uważa, że zima jest dla niego, dla jego rodziny, wakacje i tak dalej. Więc gołębie są zamknięte w tym czasie z reguły, czasami tam latają. No wiadomo, opieka jest tam dobra też, ale nie jest to tak, że cały rok jest tylko przy gołębiach. To jest czas, kiedy gołębie odpoczywają i on to odpoczywa. No wiadomo, tutaj się bada gołębie, czy nie są zakażone jakąś infekcją i tak dalej, ale mówi, że można sobie wtedy odpuścić trochę. On nie uważa, że zimą się już robi wynik latem. No, ma nieco odmienne zdanie też od innych, ale... No ale myślę, udowodnił to na swoich wynikach, że jednak to jest w tym wszystkim prawda. Jego niekonwencjonalne postępowanie z gołębiami przyniosło mu wiele radości w postaci zajęcia wielu pierwszych miejsc w lotach konkursowych. Listę niektórych z nich prezentujemy teraz na ekranie. Wyniki, jakie mieliśmy okazję zobaczyć, są imponujące. Marcel Sangers jest posiadaczem niewielkich gołębników, lecz materiał, jaki się tu znajduje, jest z najwyższej półki. Nie ma tu miejsca dla bumelantów i spóźnialskich. Ostra selekcja to dewiza naszego mistrza. Co tutaj jest ważne, że tu za tą siateczką siedzą wdowy, a za tą jedną ścianką siedzą wdowce. I one się bardzo dobrze słyszą cały dzień i wielu ludzi mówi, że to nie jest dobrze. On mówi, no jest dobrze, bo on wygrywa z tego gołębnika. Także mówi, to im nie przeszkadza. Oczywiście no też ma gołębniki na wschód. Także mówi, że no słońce jest cały dzień, bo są gołębniki na wschód i potem od południa. Też jest słońce, dopiero tam zachodzi, przy zachodzie jest mniej tego słońca. Także no każdy hodowca ma inne metody. Ale jednak no, sukcesy odnosi też tą metodą. Pigeon. Aha. They see color. Yes. Going. Yeah. They see. Tutaj siedzą samce. Na przykład tu jest trochę inny gołębnik. Tu siedzą samce wdowce. Jak mają te białe blaty tutaj widzą, bo mówi, że gołębie widzą kolory. To trenują. Opuści, widzą pomarańczowy jest z góry kolor. Wtedy mówi, wchodzą do środka. Natomiast naprzeciw są też pozostałe samice wdowy. Te samice latają stąd i tutaj w czasie treningu zachodzą. Natomiast w czasie lotu, no to wchodzą już do tego gołębnika razem z samcami. And you see, it's not big. I don't like big. When you have big place, you keep many pigeon. It's not good. Yeah, it's not good. Less pigeon, but good quality. It's not supermarket here, but boutique. Yeah. So is. So. No teraz też opowiadał o tych swoich nowych zakupach, że no on uważa, że no to jego miejsce, tak jak widać, jest bardzo małe, ale on nie ma tutaj supermarketu. Raz jeszcze mówi, że to musi być małe wszystko, ale dobre gołębie. Tak on uważa i no mówi to samo, to co no wielu mówi, jeżeli nie, się tam no nie ma pieniędzy, żeby kupić coś dobrego, no to lepiej zaczekać, uzbierać i kupić. Uważa, że dużo hodowców no myśli, że aha, jak mam dać 2000, to może dam 200 i to będzie to samo, ale mówi, wiesz, możesz poświęcić im dużo pracy, a to jednak no, nie będzie to samo. Możesz mieć szczęście, ale on uważa, że jednak łatwiej jest, no też jest jego takie doświadczenie. Jak kupuje no, super gołębie, to ma z nimi lepsze wyniki, lepsze doświadczenie. W obecnym czasie na gołębniku Sangersa prym wiodą gołębie Gerarda Kopmana.
Prezentujemy teraz zdjęcia najlepszych gołębi naszego mistrza, sprowadzonych właśnie do tego hodowcy. Jak sami zobaczymy, ma ich kilkanaście sztuk. Teraz w zimie Marcel dużo podróżuje. Gołębiami opiekuje się żona i dlatego tutaj jest takie drewienko pocięte jak gdyby, bo żona powiedziała: dobrze Marcel, ale ja muszę mieć trochę lżej, bo nie będę ciągle skrobać tych gołębików. Dlatego jest tutaj to. Natomiast w sezonie lotowym już jest sama podłoga, już tego nie ma tutaj na podłodze. To jest gołąb, który był najlepszym lotnikiem na średnie dystanse, czyli takie 500-600 km, i to jest syn gołębia Laser Gun. Ma również siostra tego gołębia, która też super grała na tych dystansach, wygrywała na 25 tysięcy gołębi, na 16, także same bardzo duże dystanse. To jest Ozeki, on był najlepszym w klubie, tam jest ich 4200, znaczy to nie klub, to jest coś, kombajn, trudno to porównać, czy to do okręgu, czy do oddziału, ponad 4000 ich tam jest. I on miał na jednodniowe długie dystanse, czyli to są te loty 400-600, miał 4 najlepsze lotniki. I ten właśnie nakrapiany Ozeki był najlepszym z nich, to był pierwszy lotnik. Jego gołębie idą co tydzień. Czyli niektórzy myślą, że jak ma 18 konkursów, to znaczy, że to jest jakoś podwójnie liczone. Nie, one po prostu były tam 20 razy w koszu czy ileś, bo mówi, to jest łatwe, przecież one mówi, w tygodniu nie pracują, one tylko w niedzielę lecą. Po prostu 18 wkładań, 18 konkursów, bo tu są takie gołębie na tym gołębniku. I teraz głównie właśnie gra na te dystanse tam 400-600, także ta metoda trochę się zmienia. On mówi, ciągle trzeba coś zmieniać. Pokazywał kiedyś samice. Teraz mówi, te pierwsze loty, takie 100-200, traktuje jako treningi. Natomiast najważniejsze jest te 5 lotów narodowych, żeby wygrywać. I na to są gołębie przygotowywane. Czyli to są takie loty 400-600. Orlean, Bursz. No i właśnie tutaj na tych lotach udowodnił, że można na gołębia tak przygotować, żeby w pierwszej dziesiątce na 20 tysięcy gołębi on bije 4 czy tam 6 w pierwszej dziesiątce gołębi. Tam był pierwszy, czwarty, to będzie widać. Już tak dokładnie nie pamiętam, ale to jest niesamowicie. Przechodzimy teraz do gołębnika rozpłodowego, by zobaczyć z bliska te wspaniałe ptaki. To jest samiczka od... Is daughter kleine Dirk. Daughter kleine Dirk. With mother. With mother kleine Dirk. Yes. So son to mama, yes. And this one. Tak. To jest z wielkiego imbredu. Syn razy matka. Jest właśnie od Kopmana samiczka. Hmm.
Eagle Eye. Super lotnik na jego gołębniku. Bardzo duży gołąb i no taki silny, duży, ładnie tam no spierzony powiedzmy. I pytam się, co jest najważniejsze. On mówi, no ten, który najszybciej siada, to jest najważniejsze. Mówi, no jak rozmawiał z wieloma super hodowcami, to każdy tak uważa. Szatoru na 600 km, tylko że lot był bardzo taki dość ciężki. Gołębi miały powiedzmy 60 na godzinę, a gołąb jest duży, mówi, ale bardzo silny, także to jest, no, uważa, że to jest bardzo silny super gołąb, bo w takim ciężkim locie wygrał. It's a machine gun. He won first from 9000, first 2000, third 12000. He's very good pigeon. He is father of Jackpot. To jest machine gun, super lotnik. A jego syn wygrał pierwsze i czwarte Narodowe Orlan. To był niesamowity lot. I on jest teraz sparowany z taką super samiczką, co wygrała na 14 tysięcy gołębi. Także to jest no, gwiazda tutaj na gołębniku. Ona wygrała pierwsze narodowe, to jest Nina z Bursz, na 600 ponad kilometrów. Super samica teraz jest z jajkiem, także nie będziemy jej za bardzo tak męczyć. To jest super champion, najlepszy gołąb na gołębniku. Rozpłodowy, nazywa się Super Breeder. Ten czerwony, jest bardzo dużo jego dzieci i wnuki, no to super po prostu są gołębie. On już ma 12 lat i ma pierwsze jajka, także no jeszcze nie wie nawet, czy są zamknięte, bo dopiero samica zniosła pierwsze jajko. To jest jeden też super jego lotników. To jest młody lotnik. On jest 2004 i mówi, że no nie wie, no bo on trenuje, te gołębie bardzo dużo trenują. I mówi, że ten gołąb w zeszłym roku z pierwszego lotu przeleciał po kilku dniach, właśnie nie mógł latać. Był no, coś, jakieś uszkodzone skrzydło. No i ma na gołębniku jego dzieci też lotowym i dlatego dał go do rozpłodowego gołębnika. Mówi, że myśli, że już teraz jest wszystko w porządku, ale mimo wszystko, że już potomstwo się pokazuje, to on już tu zostanie, ten gołąb w gołębniku rozpłodowym. She's the sister of that cock, that red cock that could not race. In 2 years she not missed on a one day long distance. 8 races, 8-time prize, 8 national, 12 national, 7 national. But also a first from 1800 here in the section or in the federation, how do you call it, on Bourges. So that's a very good one. To jest jedna z najlepszych samic. Na 9 tych długich lotów była włożona i 9 nagród. To były loty takie narodowe. To ona tak cały czas siadała w szpicy, ta samica. Że mówi, bardzo dobrze siadała, super samica. To jest również bardzo dobra jego samica lotowa. Bardzo duża samica. Niesamowicie, no ciężka. Samica. Jedna z najlepszych lotniczek. Prezentujemy teraz zdjęcia najlepszych ptaków z gołębnika Marcela Sangersa oraz przedstawiamy pokrótce ich najlepsze osiągnięcia. Na koniec prezentujemy również najlepsze wyniki uzyskane przez naszego mistrza w kilku ostatnich latach. Wyniki, jakie osiąga nasz rozmówca, są rewelacyjne.
kończąc, życzymy mu dalszych sukcesów w tym jakże pasjonującym sporcie, sporcie gołębiarskim.